Siema, Daitori, przed startem tego odcineczka chciałem wam wszystkim podziękować za to, że jest nas tutaj już aż tak dużo. Jesteście niesamowici i zbliżamy się z dnia na dzień do miliona subskrypcji na moich kanałach. Wiedzcie, że naprawdę bardzo, ale to bardzo doceniam każdą osobę, która zostawiła subika. Jestem wam mega wdzięczny, więc jeśli ktoś z was jeszcze mnie ogląda i tego subika nie ma, to gdybyście mogli szybciutko go kliknąć, jeśli lubicie Brawl Stars, na pewno nie pożałujecie, jest to darmowe dla was, a mi dacie bardzo dużo radości. Lecimy razem po milion. No i oczywiście witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Newsów na moim kanale. Ale widzowie, właśnie poznaliśmy 10 nowych darmowych prezentów, które będziemy otrzymywać w Brawl Stars właśnie jeszcze w tym miesiącu, czyli w maju. Ja dzisiaj powiem wam, z jakiej to okazji i jakie dokładnie to będą prezenty, no i też oczywiście powiem, jak je zdobyć, nie? Więc koniecznie oglądajcie ten filmik do końca, bo naprawdę będzie bardzo ciekawie i umówmy się, że każdy, kto się cieszy, że będą teraz jakieś nowe darmowe prezenty, zostawia teraz łapeczkę w górę pod tym filmem. Zobaczmy, ile jest takich osób. Ja się bardzo cieszę, więc też łapeczkę sobie zostawię. Filmik ten zacznijmy od tego, że jak wy oglądacie ten odcinek, to mam już wbite 40 000 pucharków w Brawl Stars. Udało mi się to zrobić na wczorajszym live'iku, kto był, to wie. Ja ten odcinek nagrywam wcześniej, zanim ten live był, więc jeszcze tych 40 koła nie ma, ale no na pewno na tym live'iku już je dobiłem. Możecie mi napisać w komentarzu, ile wy macie aktualnie wbitych pucharków na swoim koncie w Brawl Stars, to postaram się przypiąć serducho. Jak pewnie zauważyliście, nie mamy już mutacji w Brawlu, nie ma też w ogóle już trybu Godzilli, ale pojawiło się przynajmniej coś, co było wcześniej i teraz wróciło, a jest to Mega Świnia. Moi drodzy, oficjalnie za 3 dni Mega Świnia startuje, no i w klubie rozpocznie się, jak widzicie, kolejny event, w którym to będziemy mogli zgarnąć sporo star dropów, sporo błyskotek i tak dalej, więc w sumie spoczko, bo ja tam Mega Świnię zawsze lubiłem i trochę się już za nią stęskniłem. No nie ma co ukrywać, że event z jajkami w klanie było wiele lepszy niż Mega Świnia, no ale myślę, że twórcy jeszcze za niedługo coś takiego mocnego do klanów nam dadzą, więc musimy tylko chwilkę poczekać. Już przechodzę do kolejnych tematów w dzisiejszym filmiku, które będą giga mocne, ale zanim do tego przejdę, chciałem wszystkich was poprosić o wpisanie kodu Tori w sklepie Brawl Stars, no bo każda osoba, która na przykład zakupi sobie jakiś pakiet klejnotów z moim kodem lub coś innego, to nieważne co, to zostanie pozdrowiona na moim filmie. Na tego maila wysyłajcie mi nagranie lub screena, jak ktoś z moim kodzikiem kupujecie i właśnie wtedy będę was pozdrawiał. Odcineczek ten zacznijmy sobie od chińskiego Brawl Stars, bo jest niesamowite coś, co tam się wydarzyło. Na oficjalnych social mediach chińskiego Brawl Stars twórcy udostępnili coś takiego, taką oto księgę z wiadomością przekazaną do graczy. No i na pierwszej jej stronie podziękowali wszystkim. Wszystkim graczom podziękowali za to, że udało się zrobić tak wielkie wyniki w ich grze, że tak dużo ludzi pobiera tą grę. Powiedzieli o tym, co ostatnio wprowadzili do ich gry, jakie tam nowości były, czyli Godzilla i event z Baby Sharkiem, oni to dopiero teraz mieli w Chinach. Ale jak widzicie, o wiele ciekawsza była druga strona tej księgi. No, po samych obrazkach już możecie zobaczyć, że jest tutaj coś grubego. Przeczytam wam, co tutaj napisali. Aby uczcić Brawl Stars, które stało się światowym hitem na urządzeniach mobilnych i jest trendem już na całym świecie, przygotowaliśmy dla ciebie prezenty. W pierwszym tygodniu po zalogowaniu się od teraz do 21 maja łącznie można otrzymać 12 darmowych jajek, bo u nich te jajka już nie zostały usunięte, więc to po prostu za samo wejście do gry oni dostają takie darmowe jajka. W drugim tygodniu za zalogowanie się do gry otrzymają aż 10 megaboksów, tak. Oni cały czas mają megaboksy ogólnie w tej grze, cały czas są dostępne, mogą je otwierać i otrzymają aż 10 ich za darmo, każdy, za po prostu wejście do Brawl Stars w tym drugim tygodniu tego eventu. I największy hit, trzeci tydzień nagród to, proszę państwa, darmowy El Primo i darmowy Kieł, Funk. A jeśli ktoś z nich ma któregoś z tych zadymiarzy, to w zamian za to otrzyma po prostu kredyty. Więc kurde, co oni tam za nagrody dostają przepotężne, też takie chcę. Ale jeszcze większy hit był na trzeciej stronie, gdzie twórcy powiedzieli, że 9 czerwca wydarzy się coś mega mocnego, coś międzynarodowego, czyli nie tylko w Chinach, ale ogólnie na całym świecie i będzie to pewna współpraca, pewne złączenie. I wiele ludzi uważa, że będzie to połączenie chińskiego Brawl Stars z naszym globalnym Brawlem, czyli tym Brawl Stars, którego my gramy, ono złączy się z Brawl Stars chińskim. To jeszcze nie jest w 100% potwierdzone, wiemy, że coś się wtedy w ten dzień wydarzy, ale nie wiemy jeszcze co dokładnie. Lecz najbardziej prawdopodobne właśnie jest to, że te dwa Brawl Stars się połączą, no bo Brawl Stars chińskie zawsze było trochę do tyłu. Gdy my mieliśmy update z Godzillą, to oni mieli go dopiero za parę tygodni. I bardzo możliwe jest to, że teraz będziemy mieli w obydwu grach to samo i wszystko będzie szło w tym samym czasie. Więc co za tym idzie, w przyszłości może to owocować w naprawdę fajne skiny, które będziemy dostawać. No bo jak wiecie, w Chinach mają kozackie skórki, których u nas nie było, więc może po prostu jak teraz będzie taka współpraca pomiędzy tymi dwoma brawlami, no to te niektóre skiny z Chin zostaną dodane do naszego Brawl Stars. Mam taką nadzieję, bo te skiny naprawdę są piękne i już przechodzimy do kolejnych newsów, do najważniejszego newsu związanego z darmowymi prezentami dla nas, a nie dla osób z Chin. Zapomniałbym szybko powiedzieć o akcji z Instagramem, no bo jak wiecie, mamy maj, a maj to miesiąc, gdzie wynagradzam osoby, które obserwują mnie na Instagramie i codziennie jakąś jedną osobę, która zaobserwuje mnie na Instagramie, Tori Ety, wybieram, losuję i daję jej jakąś nagrodę, jakiś prezent. Na przykład tutaj mam wysiadam ziomeczka, który zgarnął ode mnie pakiet 80 gemów, za co mógł sobie kupić dowolnego skina, jakiego tylko chciał. Więc jak też chcecie być jak ten ziomeczek i zgarnąć jakąś inną fajną brawlstarsową nagrodę ode mnie, wystarczy, że na tego Instagrama Tori Ety wbijecie
odcinkę, no i mnie na nim zaobserwujecie. Trwa to tylko w maju, więc śpieszcie się, jeśli jeszcze nie macie followka, a my lecimy do dalszej części odcinka. Jak wiecie, wydarzenie Godzilli się zakończyło i co za tym idzie, mam dla was kolejną ważną informację. Dzięki użytkownikowi, jakim jest CLB, do którego Twittera link dam wam w opisie, możemy się dowiedzieć już potwierdzonej informacji, że te oto trzy skiny Godzilli Baza już nigdy nie wrócą do Brawl Stars. Jeśli ich nie zdobyliście, nie trafiliście w jajku lub po prostu nie kupiliście za gemy, no to nie będzie już okazji na ich zdobycie. Stąd teraz mam do was pytanko, napiszcie mi w komentarzu, ile tych skinów Baza Godzilli macie. No ja mam tylko jednego niestety, więc te dwa mi przepadły, pozostałe już nie będę mógł ich zdobyć i będą one dosyć rzadkimi skinami. Ale dobra, przejdźmy teraz do najważniejszego tematu, czyli tematu związanego z 10 darmowymi prezentami dla nas, dla wszystkich graczy nie z Chin, tylko po prostu z naszych regionów. A otrzymać te nagrody będziemy mogli już 25 i 26 maja, no bo wtedy będą właśnie comiesięczne finały Brawl Stars w maju. No i tak się składa, że za obstawianie ich, no będziemy dostawać nagrody i poznaliśmy już, jakie to dokładnie nagrody będą. Ja jestem w totalnym szoku, bo okazało się, że te nagrody są kozackie i lepsze niż było to w poprzednim miesiącu, więc już do nich przejdziemy i dokładnie je wam pokażę. No bo jak pewnie pamiętacie, w poprzednim miesiącu mieliśmy 9 star dropów, no i specjalny pin, którego wam trochę zasłaniam kamerką, ale jest tutaj pode mną centralnie. Ja wtedy mówiłem wam, na kogo obstawiać, żeby po prostu te emotki dostać i każdy, kto obstawił tak jak ja, no to bez problemu i tą emotkę otrzymał i star dropy, no po prostu wszystkie nagrody dostał. No i uwaga, tutaj wam wyświetlam grafikę, gdzie twórcy zaprezentowali już prezenty na nowy miesiąc, maj, za obstawianie tych esportowych meczy i okazało się, że będzie to specjalna kozacka emotka, związana jeszcze trochę z Godzillą, ale też z esportem, takiego zielonego pucharka ze złamanym jajkiem. Jest ona giga śliczna i powiem wam szczerze, że podobnej emotki w Brawlu nie ma. Są emotki z pucharkami, które zazwyczaj są bardzo rzadkie, ale one wszystkie mają kolor żółty, albo bardziej taki złoty. A ta jest pierwszą emotką pucharku, który jest zielony, więc mega warto ją dostać, bo to będzie jedyna okazja, żeby ją zdobyć. Dlatego no, myślę, że głupio by było stracić taką szansę, jak już będzie bliżej do tych mistrzostw, na przykład tam dzień lub dwa dni przed mistrzostwami i pewnie w czwartek albo w piątek wrzucę wam odcineczek na któryś z moich kanałów, gdzie po prostu powiem, na kogo obstawiać, żeby według mnie te wszystkie nagrody dostać, na kogo ja będę obstawiał. I jak coś, nie zapomnijmy o star dropach, bo oczywiście 9 star dropów też cały czas będzie do zdobycia, a jak wiecie, w 9 star dropach można trafić naprawdę dużo fajnych rzeczy. Więc to są takie potwierdzone prezenty, które już poznaliśmy, które wiemy, że na 100% będą. I kto dotrwał do tego momentu, może mi napisać w komentarzu, czy macie już wbity cały karnet 26 sezonu. Ja, jak wy to oglądacie, to już pewnie go mam wbitego. Jak to nagrywam, to jeszcze nie, brakuje mi dwóch poziomów, ale jak wy to oglądacie, to już go pewnie całego wbiłem, więc dajcie znać, jak to wygląda u was. I na koniec tego odcineczka znajduje się na moim specjalnym koncie deweloperskim, żeby przetestować skina, o którego bardzo często się mnie pytacie i go jeszcze nigdy nie testowałem. Czyli skinek, jakim jest Cyberkieł. Kupujemy go sobie, 199 gemów, tyle będzie on kosztował. No i sam jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał podczas gierki, bo tak jak mówiłem, nie testowałem go, a patrzcie na tę animację, on se chodzi normalnie po suficie. Mocne to jest, dobra, od razu go wyposażamy. Mamy jeszcze specjalną ikonkę gracza, specjalny spray do niego i specjalną emotkę. I teraz widzowie, uważajcie, odpalam giereczkę i sam jestem strasznie, ale to strasznie ciekawy, jak się on będzie prezentował podczas tej gry. Moim zdaniem to może być jeden z lepszych skinków, więc uwaga, zobaczmy. W ogóle ma fajną różową czapkę, nie? Podoba mi się, uwaga, teraz leci atak, zwykły atak, wow. Ej, trochę podobny jest ten atak, praktycznie identyczny, jak ataki od tych skinów do Broka, które będą w karnecie. Ale teraz zobaczymy sobie jego ulta, bo to też jest bardzo ważne. No ładnie wygląda, naprawdę nie ma się do czego doczepić, jeśli chodzi o tego skinka. Jestem jeszcze ciekawy, jak ten ult będzie wyglądał na tych wszystkich robotach tutaj na końcu mapki. Uwaga, robimy to, widzowie. Wow, mocny ziomek. Patrzcie, jak się śmiga, nie no, podoba mi się, kurczę, ten skinek, no fajny jest, co mogę powiedzieć. Oceńcie go w komentarzach, jak dotrwaliście do tego momentu. A ja się już żegnam, dziękuję za trwanie do końca tego filmu. Trzymajcie się, do zobaczonka, żuwik.